Witamy bardzo serdecznie z tej strony Polki przy kawie, Ewa Rzeźniewska. Ewa Stasinowska. Zapraszamy na odcinek 42, w którym będziemy mówić na temat kolejnego paszkwila wymierzonego w Polskę. Paszkwil to jest część programu Hierta Maka. To jest taki w tej chwili starszy pan, ale jego przeszłość jest bardzo lewicowa. To był pan, który tu dziennikarz, historyk. Bardzo miły, taki dobry wujaszek, który zrobił program na temat Europy, na temat zmian Europy po roku 1990. Program nazywa się In Europa, nadawany jest w telewizji holenderskiej, w programie takiej lewicowej stacji WPRO, w czasie dobrej oglądalności. No i ja miałam nieprzyjemność oglądać, po prostu byłam zaskoczona tym programem. Ale program zaczynał się dziwnie. Siedziałam sobie oglądając ten program, myślałam, no nareszcie jest jakiś obiektywny program o Polsce. Ale złudzenie, to pierwsze wrażenie prysło. Następnym widzem była Ewa, która opowie, jakie wrażenia miała po obejrzeniu, a potem przejdziemy do tekstu. Przejdziemy, może opowiemy w ogóle, o czym to było, ale najpierw to właśnie pierwsze wrażenie. Ja z kolei oglądając to już na samym początku, to potraktowałam to jako film hollywoodzki, czyli dobry początek, a zaraz będą się po prostu waliły trupy. No i rzeczywiście tak było. No to widoczny, propagandowy paszkwil na Polskę. Obrzydliwy po prostu, majstersztyk, zrobiony bardzo dobrze, tak samo jak moja Polska, bo jakby okazało się później, jak zaczęłyśmy sprawdzać to, ta sama reżyserka, Brita Hossmann, która to reżyserowała, ta sama ekipa, ci sami wierni Polacy, którzy jej pomagali, no i oczywiście cały po prostu zmontowany obraz Polski antysemickiej. No i z drugiej strony bardzo mili, naiwni Polacy, którzy szczerze wypowiadają się do ekipy holenderskiej, która ich sprytnie podpuszcza i wyciąga to, co chce usłyszeć. Czy po prostu no, montuje tak, żeby obraz wyszedł krzywy, żeby Polacy przedstawieni zostali w krzywym zwierciadle, żeby kłamstwa mieszały się z prawdą. Typowa metoda takiej dobrej manipulacji, propagandy, kiedy chce się po prostu kogoś oszkalować. Zresztą zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych części tego filmu, chciałabym nawiązać do swojej wypowiedzi w Realu, kiedy stwierdziłam na podstawie analiz przekazu na temat Polski, analizy wizerunku Polski w mediach publicznych holenderskich i izraelskich, że Holandia jest po Izraelu, właściwie ex aequo, takim samym wrogiem Polski jak Izrael. I ten film jest kolejnym przykładem tego. Do tej pory, przez wiele lat, przygotowywano opinię publiczną w Holandii w sposób taki bardzo sprytny, ale nie taki bardzo czarno-biały. W tej chwili wali się w Polskę już z ostrych pocisków, można powiedzieć, nie z procy i nie z łuku, tylko z armaty. Po co to jest robione? To się bardzo zbiega w tej chwili z nagonką na Polskę związaną z nieuzasadnionymi roszczeniami środowisk żydowskich, amerykańskich środowisk żydowskich, miejscowych, powiedzmy, antypolaków z Polski, związanych z oddawaniem Żydom mienia bezspadkowego. Kompletnie sprawa związana z ustawą 447. Bardzo ten film zbiega się symetrycznie z nagonką środowisk żydowskich na Polskę. Przejdziemy może na razie do omówienia poszczególnych części, ale również takiej linii przewodniej, jaka towarzyszy temu. Tak, zanim jeszcze przejdziemy do omawiania tego filmu, ja chciałam powiedzieć, że 2 tygodnie temu mieliśmy wprowadzenie, był przeprowadzany wywiad ze środowiskami narodowymi, to właśnie dokładnie był ten dzień, kiedy zostały złożone podpisy do polskiego Sejmu, był przeprowadzony wywiad z Robertem Bąkiewiczem i tam właśnie to wszystko było przetłumaczone i odebrane tak, jakby to były nie roszczenia żydowskie bezspadkowe,
tylko było przekazane, że to była własność żydowska, która nie została odzyskana, prawda? Czyli to było po prostu przekręcone, nie powiedziano dokładnie odbiorcy, o co chodzi, tylko specjalnie właśnie odbiorcy został wprowadzony w błąd, a ten film jakby się po prostu przekładał, jest kontynuacją tego wszystkiego. Zauważ, że w tym reportażu, który był w Dzienniku Holenderskim, wywiad z panem Bąkiewiczem, nie przetłumaczono tego zdania, kiedy on mówi o tym, że chodzi o mienie bezspadkowe. Tak, nie był przetłumaczony. Także Polacy w krótkim wywiadzie są przedstawiani jako po prostu współwinni za Holokaust, za zagładę Żydów, którzy nie chcą oddawać, antysemici, którzy nie chcą oddawać Żydom ich własności. Tak, to było też bardzo perfidnie zrobione, obrzydliwie, bo to byli ultranacjonaliści, jak to pokazała media holenderskie, ale też pokazane było właśnie ten antysemityzm, jak on kwitnie. To było też bardzo przedstawione za pośrednictwem tej pani Polki, pani Sawickiej, prawda, tej pisarki, która mówiła wręcz, że teraz można w Polsce mówić, że odrodziło się to hasło, że Hitler źle zrobił, że tak mało Żydów wytłukł w Polsce. Także to jest obrzydliwe to, co oni robią, no ale przejdźmy to teraz do tego filmu. Film składa się z kilku części. Może opowiesz tą właśnie pierwszą część, która na tobie na początku zrobiła bardzo dobre wrażenie, a ja potem przejdę do Węgrowa. No, w pierwszej części w ogóle film zaczyna się na temat protestów grupy Respect Us, która protestowała przeciwko używaniu przez media zachodnie i opinię publiczną Zachodu określenia polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy zagłady. Grupa Respect Us nakręca ciekawe, krótkie filmy odkłamujące historię Polski po angielsku i oni właśnie również finansowali, ta grupa finansowała również takie objazd wielkich ciężarówek z napisem German Concentration Camps, German Not Polish. I no, zaczynało się okej, okay, prawda, że tutaj są Polacy, którzy protestują przeciwko zakłamywaniu historii. Tak się zaczęło. Później ta pierwsza część, to się rozwinęło i był wywiad chyba właśnie w tej części Węgrów się pojawił, prawda? Tak, później się, to ja już przejdę do Węgrowa. Później pojawił się Węgrów, tylko że ta pierwsza część, o której mówiłaś, już powoli wprowadzała do tego, że my Polacy tworzymy własną historię. Tak, że my nie odkrywamy tych wstydliwych plan naszej historii. Tak. Po prostu eksponujemy, tworzymy własną historię, eksponujemy tylko bohaterów, ale nie pokazujemy, jakimi byliśmy. Tak, dokładnie. Tak jak powiedziałaś. I właśnie dalej przechodzimy do Węgrowa i teraz pokazujemy Państwu tą machinę propagandy i też te narzędzia propagandy, które powoli są coraz bardziej wprowadzane. I właśnie tym przykładem jest Węgrów i spotkanie dwóch panów, katolika i Żyda. Przedstawia się ten jeden. Przedstawia się jeden jako katolik, a drugi jako Żyd. I taki odbiorca, który nie ma zielonego pojęcia, kim są ci panowie, no sobie tam ogląda to dalej. Jak okazuje się, że to ten jeden z tych panów, ten niby katolik, to jest po prostu performance, prawda, który od 2004 roku prowadzi te akcje Tęskni za tobą Żydzie, podpalanie stodoły w Jedwabnem i też pojawia się już bardzo doszczętnie i bardzo wymowie ten wątek Jedwabnego, pomimo tego, że wpleciony jest to w to Węgrów. I ten właśnie niby katolik mówi o tym, że w tym mieście, też mieście rodzinnym Agnieszki Holland, gdzie została stracona jej rodzina, która przebywała w getcie, i tutaj nam się też wyjaśnia bardzo już wiele, prawda? Skąd te narzędzia, skąd ta wiadomość o Węgrowie. Tak, skąd ta wiadomość w ogóle o Węgrowie, ale jest to wszystko przekłamane oczywiście, bo ten katolik mówi, że większość mieszkańców stanowili Żydzi, że to było 3/4 tego społeczeństwa, to byli Żydzi. Jak okazuje się, to niecałe 50%. My też sprawdziłyśmy, prawda, w ogóle historię Węgrowa. Okazuje się, że mieszkało tam bardzo dużo protestantów, kalwinów w
wcześniej, że wcale Żydzi nie stanowili większości społeczeństwa. No i pojawia się ten wątek właśnie tego pogromu Żydów w Węgrowie, które, jak wiemy z historii... To znaczy pogromy, zamordowania Żydów przez Niemców. Tak, przez gestapo, bo tam znajdowało się getto i to getto było po prostu w pewnym momencie likwidowane. Ale też oczywiście oczernia się o to Polaków, jak ten pan mówi, że były trzy części Polaków, prawda? I jedna część właśnie współpracowała z Niemcami, że to byli strażacy. Współmordowała. Tak, współmordowała. Ale Ewa, tutaj nie tylko ten wątek Holland jest tak ważny, ale również książka Ciągle jest noc. To jest wynik badań takiego ośrodka badań nad zagładą Żydów, notabene finansowanego przez Polskie Ministerstwo Kultury, przez ministra Glińskiego. To są badania pani Engelkind, profesor Engelkind i słynnego profesora Grossa z Kanady. Książka omawiana była na słynnej konferencji w Paryżu, gdzie Polacy oczywiście byli znowu przedstawieni jako antysemici. W tej książce historycy, którzy badali źródła, z których korzystali twórcy tych badań, udowodnili, że źródła wykorzystane do napisania tej książki i przeprowadzania badań były wykorzystane bardzo wybiórczo. Wybierano tylko te, które świadczyły o tym, że Polacy mordowali Żydów, mordowali tych, którzy uciekali, którzy się chowali po lasach. Także tu jest i element Agnieszki Holland, ale też badania właśnie nad tym rejonem, nie tylko powiatu węgrowskiego, ale całego obszaru, właśnie które przeprowadziła profesor Engelkind. I tu jest problem, że ogromne pieniądze, setki tysięcy złotych idą na te badania, natomiast właściwie prawie nie ma pieniędzy na uczciwe badania historii relacji polsko-żydowskich. Jest Muzeum Polin, jest ten ośrodek badania zagłady Żydów w Polsce, natomiast nie ma ośrodka, który bada za pieniądze polskiego podatnika, nie bada prawdziwej historii, jak to naprawdę było. No bo wiadomo, było różnie, ale właśnie z Węgrowa najwięcej, 58 osób z Węgrowa, z tego Węgrowa, który został przedstawiany przez tych performersów tak zwanych, 58 osób ma drzewka w Yad Vashem, czyli tych ludzi, którzy pomagali Żydom. I to 50 sprawiedliwych wśród narodów świata, ale to jest 50 osób zarejestrowanych, zgłoszonych przez Żydów, którym pomagano. Było ich o wiele więcej, ale oczywiście w tym happeningu, bo to można nazwać happeningiem, tęsknię za tobą Żydzie, o tym w ogóle nie było mowy. Nie, bo tam był taki cel w ogóle pokazania tego, gdzie jest ten motyw przewodni, który już się pojawił w serii Moja Polska, że Polacy nie mówią o przeszłości. Tak. Tak, że Polacy ukrywają to wszystko, ale odnoszą to do tego, że mają tyle za uszami, że dlatego o tym nie mówią. To jest w bardzo negatywny sposób przedstawiane, bo co innego, jeżeli człowiek nie ma siły o czymś mówić, bo doznał naprawdę wielkich szkód, a co innego, jak ktoś nabroił, prawda, no tak, i o tym nie mówi. Tak, a to na tej zasadzie właśnie jest przekazane. Ale co chciałam jeszcze właśnie powiedzieć, że właśnie to wszystko zmierzało do tego, żeby pokazać tych ludzi, którzy nie chcą brać udziału w tym happeningu, performance, jakkolwiek to nazwiemy, i którzy stoją po prostu wycofani i wiedzą, że oni, czyli ten Betlejewski, razem z Dawidem Żydem, z Dawidem, prowokują najzwyczajniej w świecie. Tak, Dawid Garfinkel. Opowiedz może na czym polegał ten happening, bo chyba jeszcze o tym nie powiedziałam. To może pokażemy za chwilę ten happening Państwu, ten akurat moment mogę Państwu pokazać, bo jest on nagrany, chyba jest na Onecie, bo też
chcę wspomnieć, że ostatnio telewizja VPRO próbowała nam wywalić w kosmos nasz program na YouTubie, po tym jak omawiałyśmy dla Państwa moją Polskę. Próbowali właśnie dlatego, że był podłożony ich obraz, oskarżyć nasz kanał, że wykorzystaliśmy, że złamaliśmy prawa autorskie, ale im się to nie udało. Na szczęście kanał YouTube jest u nas, jest osadzony w Holandii, nie w Polsce i nie jest tak łatwo wysadzić, jak to się robi na YouTubie w Polsce. Ale mimo, że będzie obraz, to może jednak streścimy. Dobrze, na czym polegał po prostu ten happening? Ten happening polegał na prowokacji. Na prowokacji dużej grupy ludzi, która miała wziąć udział w tym happeningu i napisać na ścianie, na murze. Kamienicy jakiejś, tęsknię za tobą, Żydzie. Tak, farbą. Farbą czerwoną na murze, tęsknię za tobą, Żydzie. Raz, że jest to karalne, prawda? Nie można tego robić, więc zdawali sobie sprawę, że nie można. W końcu jak na murze nie było można, to chcieli to zrobić na chodniku. Na chodniku oczywiście też nie można i też zdawali sobie z tego sprawę, ale chcieli sprowokować tych ludzi, żeby po prostu w pewnym momencie zaczęli na nich krzyczeć. Nawet w pewnym momencie im się to udało, prawda? Ktoś nie wytrzymał. I w końcu zrobili taki napis na transparencie, na białym chyba prześcieradle, czerwonymi literami. Zauważ, że byli przygotowani do tego. Oczywiście, wszystko mieli ze sobą. No i powiesili to w parku i podobno dostali za to karę. 1100 złotych za powieszenie transparentu bez zezwolenia. Bardzo sprytnie to było zrobione. Oczywiście ktoś tam protestował. Pojawił się też starszy pan, 90-letni starszy pan, który powiedział, że rzeczywiście tutaj mieszkało bardzo dużo Żydów, ale ten mur, na którym oni chcieli to napisać, należał do jakiegoś Polaka, do właściciela tego domu, że on miał kolegów Żydów w szkole, świetnie sobie współżyli, no ale to się nie przebiło. Co się przebiło? Przebiło się to, że ci Polacy, którzy tam patrzyli tak w takiej mrocznej ciszy na tych właśnie, na pana katolika. Widziałaś te zdjęcia, te z tyłu takie zrobione, te zaciśnięte dłonie, skrzyżowane. Złe twarze, czyli ci antysemici, którzy tutaj grożą. No i sam ten pan katolik betlejemski, nie, on się nazywa Betlejewski. Jacek Betlejewski. Potem opisując, czytałam w Gazecie Wyborczej, jak strasznie się czuł, jak czuł się zagrożony, że ci ludzie, ci źli ludzie z tymi złymi twarzami, których on chce jakby oswoić, chce im pokazać, że Żyd to jest ktoś taki wspaniały, taki dobry, za którym się tęskni. I ci źli Polacy, ci zaciekli Polacy grozili mu, on czuł, oni mu nie grozili tak, żeby fizycznie, to może ale ja zacytuję, on czuł. Ja mam akurat nie jest wyborcze, mam z Onetu. Jak relacjonuje, podczas akcji na rynku zgromadziło się kilkadziesiąt osób, wśród których prym wiedli bojówkarze. Aha. Wykorzystujący każdą sposobność, by nas obrażać. Gdyby nie liczna policja, na słowach by się nie skończyło. Do tego doszła ogromna fala hejtu i pogróżek wysyłanych do mnie poprzez media społecznościowe. No tak, i to jest właśnie to. Ten opis mi się przypomina takiego słynnego dziennikarza, już zapomniałam jego nazwiska, który w czasie demonstracji pod Sejmem udawał, że go przeciwnicy PO zabili. On leżał jak trup na chodniku. Dziennikarze zachodni go filmowali, że właśnie tutaj już jest jedna ofiara śmiertelna. To dokładnie, typowe dla pewnej społeczności. To jest dokładnie to samo, czyli no po prostu jedno wielkie kłamstwo. Tak, dokładnie. I potem przechodzimy z Węgrowa dalej. To już wszystko tak powoli się bardziej nakręca, żeby pokazać coraz bardziej ten antysemicki kraj. No i cały czas jest podkreślana historia Jedwabnego, o którym mówi się wprost i mówi się, że Żydów mordowali Polacy, że wszyscy Żydzi w stodole zginęli przez to, że to polscy chłopi zorganizowali się, zapędzili ich do tej stodoły i ich tam podpalili, prawda? I podpalili, jest pokazana płonąca stodoła. Tak. I tu znowu, to, że nie było ekshumacji w Jedwabnym, to, że nie wyjaśniono tego, no to teraz mamy konsekwencje tego, tak, że dokładnie. Przekaz idzie w świat, no i oczywiście my mordowaliśmy, spaliliśmy Żydów w Jedwabnym. Ale jeszcze chyba w tej części właśnie o Węgrowie i takiego
groźnego polskiego antysemityzmu była sprawa Judasza, to chyba w tej części, prawda? Tak, tak. Judaszki, to jest taka tradycja ludowa, zresztą rozpowszechniona od XVIII wieku w całym świecie katolickim, w Ameryce Południowej, Hiszpania, Portugalia, Włochy, również Polska, że w Wielki Czwartek palono, wieszano, chodzono z kukłą Judasza. Po prostu to była taka, można powiedzieć, wychowawcza lekcja dla ludzi, którzy chcieliby zdradzić. Po prostu Judasz, który zdradził, był albo palony, albo wieszany. To jest tradycja, która po prostu jest w całym świecie katolickim. Była. No w tej chwili w ogóle tradycja wszędzie zanika. I oczywiście, no ale nie, tutaj w tym filmie nie wspomniano o tym, że ta tradycja istnieje gdzie indziej. Nie. To w Polsce właśnie pali się Judasza, który wygląda jak Żyd. No i to jest oczywiście antysemityzm. Ale tego na przykład, że w Czechach tradycja Judasza, tak zwane chodzenie z Judaszem, jest uznane przez UNESCO za dziedzictwo kulturowe Czech w Pardubicach. No więc znowu, mówienie półprawd, tendencyjne przedstawianie Polaków jako antysemitów, dawanie kolejnych przykładów. No i tutaj dzieci pokazane, które tą kukłę Judasza biją. Ale ta kukła Judasza kojarzy mi się z inną tradycją i prawdopodobnie ta tradycja z Judaszem ma swoje korzenie, genezę w biciu Hamana z okazji święta Purim. Kiedy Haman był królem perskim, którego Żydzi, znaczy on, Haman jest takim uosobieniem wszystkich wrogów Żydów. Polska w świadomości antypolaków, bo prawda jest antypolonizm, antysemityzm jest, w świadomości Żydów jest takim zbiorowym Hamanem. I właśnie Hamana z okazji, w czasie święta Purim dzieci biją, znęcają się nad nim. No i prawdopodobnie ta tradycja Judasza wywodzi się z tego. No ale oczywiście tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby udowodnić światu, bo to przecież nie chodzi o Polskę, tylko żeby udowodnić światu, pokazać w Holandii, jak strasznie antysemicy są Polacy. Tak, dokładnie. I uderzyć też w polski rząd, który cały czas jest podkreślany. Tam jest też wypowiedź premiera Morawieckiego, posła Kaczyńskiego. Cały czas się w ten rząd uderza, ale też wplątuje się środowiska narodowe, które są tożsame, prawda, z tym rządem. Ultranacjonalistycznym, nazistowskim prawie rządem, któremu tam występuje też bardzo krwiożerczy Timmermans. Szczerze mówiąc, takiego zdjęcia Timmermansa to ja nigdzie nie widziałam. Właśnie na tym filmie zobaczyłam z nienawiścią, mówiąc o Polsce, o łamaniu prawa i tak dalej. Pokażemy za chwilę. To jest wszystko nawet bardzo prymitywna propaganda. Bardzo. Z jednej strony sprytnie zrobione, a z drugiej już takie tak z gruba ciosana, że może po prostu... Może pokażemy teraz Państwu. No dobrze? Pokażemy Timmermansa. Przyjaciela Polski, bo on się przedstawił jako przyjaciel Polski. Pamiętał o generale Maczku. Wel gedwongen vertrek uit de Europese Unie. In the European Treaty it is said that courts should be independent and there should be a separation of powers. And this is exactly what the Polish government is doing, putting an end to the separation of powers, trying to put the courts under direct control of the government. How far have we gone? Punktem tego strasznego paszkwilu był ten moment, kiedy została pokazana postać rotmistrza Pileckiego i jak to środowiska narodowe wykorzystują tą postać. Był nawet zaproszony, to był prawnuk bardzo, bardzo, o bardzo lewicowych poglądach, który był pokazany. No i też zaproszeni prawnuk zostali Pileckiego. Prawnuk Pileckiego. Też zostali zaproszeni do udzielenia wywiadu. Tam był dyrektor muzeum, prawda? Jeden i drugi, bo to był wcześniejszy. Dyrektor muzeum, słynny dyrektor muzeum II wojny światowej w Gdańsku, przyjaciel świętej pamięci Adamowicza, burmistrza, prezydenta miasta Gdańska.
pan Machcewicz, który zrobił po prostu szopkę w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, kiedy przedstawił bardzo, bardzo taką wystawę. Ja nie widziałam tej wystawy. Przekazuję to po prostu na podstawie wrażeń ludzi, którzy tę wystawę widzieli. I z tego powodu miał, no, bardzo dużo było skarg na to muzeum i na dyrektora muzeum. To jest profesor historii współczesnej, Machcewicz. Wystawa II wojny światowej, w której ofiary zamieniły się miejscami, czyli Polacy, zamienili się miejscami ze sprawcami. I oczywiście był też tam polski antysemityzm, biedni Niemcy i tak dalej. Taka była wystawa. Pan Machcewicz skarży się w tym filmie na straszny rząd pisowski, który go pozbawił pracy. I pan Machcewicz po prostu się dusił w Polsce, no i wyjechał do Niemiec. I w tej chwili nadaje w Niemczech. Tak. Swoją książkę muzeum przetłumaczył na język niemiecki. Tam się udziela. No i znowu właśnie płacze, jacy to straszni, krwiożerczy nacjonaliści polscy pozbawili go pracy. Nie mówię o tym, że zrobił wystawę, która po prostu kosztowała ogromne pieniądze, która nie była warta tego, co zaprezentował. No ale no, poskarżył się, skarży, płacze tam pan dyrektor Machcewicz. No i chyba mieszka już w Niemczech. Tak, on mieszka w Niemczech, ale też chciałam zaakcentować właśnie to wszystko, o czym powiedziałaś, to też znajdziemy to całe potwierdzenie w tym materiale, dlatego że on mówi, że Polacy mają po prostu krew na rękach i on mówi, że jesteśmy krajem antysemickim, który współdziałał, kolaborował z Niemcami. I przecież zauważ, że przez cały czas trwania tego materiału nigdzie nie mówi się Niemcy, tylko cały czas się używa słowa naziści. Tam nie pada Niemcy. No bo w tej chwili to jest, Niemcy to jest niepoprawne politycznie, naziści. Jakieś no ale to jest właśnie celowo właśnie wprowadzanie oczywiście w błąd, bo wiadomo, że to byli Niemcy, prawda? Naziści. No to swoją drogą, ale przede wszystkim Niemcy. Ja nawiązałam też kontakt z dwoma panami, Polakami, którzy też udzielali wywiadu do tego filmu. Jak dowiedziałam się, ich wypowiedzi były zupełnie zmontowane, wyrwane z kontekstu, a sprawa dotyczyła tego, że Polacy muszą rozliczyć się ze swoją historią. Cały prawda? Czas jest ten cały wątek. Czas, tak, jest cały czas, ale tam jest właśnie, są wychwycone właśnie zdania z kontekstu, że oni to potwierdzają w tym wszystkim. Jest tam jeden pan, właśnie z którym się skontaktowałam i który właśnie podziwia postać rotmistrza Pileckiego. On też zresztą się w ten sposób wypowiada, prawda, w tym materiale. Ale chciałam wrócić jeszcze do obecnego dyrektora muzeum, który bardzo ładnie się wypowiada i może opowiemy, jak pani, która przepowiada wywiad, bo to jest bardzo istotne, w pewnym momencie go zaczyna atakować słownie. Jak tak, on mówi o tej sytuacji, prawda, o rodzinie Ulmów, która i opowiada właśnie tą historię, że kiedy była stracona za pomoc Żydom, ta pani po prostu rodziła w tym może momencie. Powiemy, i to cały czas przerywa się. Może powiemy widzom, którzy nie znają historii rodziny Ulmów. To była wieloosobowa rodzina, kobieta była w ciąży. Niemcy stracili całą rodzinę. Malutkie dzieci. Malutkie dzieci i kobietę w ciąży, która właśnie w czasie egzekucji zaczęła rodzić. I ta agresywna dziennikarka nie daje mu tego powiedzieć. Nie daje mu tego powiedzieć. W tej chwili w tej miejscowości, gdzie oni mieszkali, niestety to nie jest miejsce centralne, jest Muzeum Rodziny Ulmów. Takich rodzin w Polsce było bardzo dużo, mimo że za pomoc Żydom groziła kara śmierci. To był jedyny kraj w Europie, gdzie taką karę nakładano na całą rodzinę. O tym nie jest powiedziane. Ten dyrektor o tym mówi, ale to jest tak... Tak, ale to nie ci, jest wypunktowane. Ale też ci panowie, z którymi nawiązałam kontakt, mówili o tym, że mówili tym dziennikarzom, a co z ochotnikami do SS holenderskimi, prawda? Z milicjami oddziałami. 40 tysięcy ochotników. Ochotników. I oczywiście to było wycięte, to nie zostało pokazane. A, to się dowiedziałaś od tego pana? Tak, tak, tak się od nich dowiedziałam, bo ja z nim rozmawiałam. Zrobimy program na Facebooku. Tak, to można zrobić na ten temat program. I właśnie cały czas ten tendencyjny materiał, ten tendencyjny sposób przekazywania wiadomości
My, Polacy, oglądając ten materiał, znający historię, możemy go inaczej odebrać. Natomiast taki... No właśnie, co odebrał widz holenderski? To co on mógł odebrać? No całą tą propagandę, która była przekazana, przyjął jako fakt. Jedwabne przyjął jako fakt. Węgrów jako kolaborujących, społeczność kolaborujących Polaków, która pomogła zabić Żydów, prawda? Zlikwidować getto żydowskie. No i mógł też odebrać Polskę, bo tam też jest pokazane, że w Polsce teraz się buduje nową tożsamość, białą, katolicką tożsamość. Zauważ, białą. Tak, białą. Białą, katolicką tożsamość. Tam jest pokazany cmentarz. Czyli rasistowską, tak, pokazany jest cmentarz, marsz niepodległości oczywiście. No to te jest, same to, zdjęcia. To jest standard, co z mojej Polski. Te same zdjęcia, ale tam też jest pokazany Piotr Bruklis, chyba tak się ten pan nazywa, z którym właśnie nawiązałam kontakt. On też jest pokazany tam na Marszu Niepodległości. On jest w stroju rekonstruktora, bo on jest rekonstruktorem. Także i te same twarze, te otwarte buzie na zawsze. Oczywiście, które zawsze zwróciłaś uwagę, prawda? Te naziści, takie propagandówki z rozciapionymi japami, że tak powiem nieładnie. To wszystko właśnie jest w ten sposób pokazane. I ten ultranacjonalistyczna w dźwięku nazistowskim, antysemicka Polska. A dla widzów jeszcze w Polsce, prawda, dla Konfederacji, chcę wam powiedzieć, że jesteście wrzuceni do jednego worka z ultranacjonalistycznym PiS-em, którego tak nie lubicie. Ale ja przetestowałam. Tak, bo to jest właśnie to, o czym wcześniej wspomniałam, to jest wszystko na jednej równi pochyłki. Tak. Czyli właściwie trzeba stworzyć jakąś jedność, no bo jak jesteśmy podzieleni, to nic z tego nie wyjdzie. Ja natomiast, Ewa, przetestowałam znajomego, Holendra, na temat Polski, właśnie też, który widział niektóre programy. No i zapytałam się go, co on wie o Polsce. No więc troszeczkę krępował się powiedzieć, że no właśnie ci tam w tej Polsce to byli takie głupki, dwaj bracia, że Polacy to pomagali Niemcom i tak dalej, i tak dalej. No więc to taki przeciętny Holender szczerze powiedział, czego się dowiedział z mediów holenderskich. I czy jeszcze coś mamy do powiedzenia, czy już podsumowujemy, bo jeszcze chciałam Jeszcze chciałam powiedzieć tylko, że ci Holendrzy, którzy mieszkają w Polsce, mają zupełnie inne zdanie i bardzo często też jako tacy dobrzy ambasadorzy bronią. Takim przykładem jest ten mój znajomy Jean-Paul Van Dijk, który zawsze właśnie na tych forach, na NOS-ie i na innych, na Twitterach, po prostu wszędzie reaguje i mówi, że robicie propagandę, że VPRO robi straszną propagandę, prawda? Zresztą w ostatnim czasie też pokazał się zdjęcia z cmentarza z kolei w Holandii, w Dordrechcie, gdzie były Hakenkreuze napad na restaurację. Przecież to jest antysemityzm, kwitnie w zachodniej Europie, gdzie nie ma miejsca tego w Polsce, więc trzeba stworzyć ten obraz. No tak, ale prawda nie jest ciekawa, ważna jest propaganda. Dokładnie. Tak troszeczkę jakby przebarwiasz według mnie obraz Holendrów, którzy bronią Polski, bo to, że jakiś pan Van Dijk, ja znam trzy osoby, które, a w Polsce mieszka bardzo wielu Holendrów, nie spotkałam w mediach społecznościowych czy po takich filmach reakcji Holendrów, którzy mieszkają w Polsce, którzy bronią wizerunku Polski. O, kochana, ty się bardzo mylisz. Ale nie spotkałam w dużej ilości. Tam mieszka w Polsce nie, bardzo wielu Holendrów. Nie w dużej ilości, ale ja na przykład na Twitterze patrząc to widzę nawet te swoje znajome Polki, które swoim mężom przekręcają śrubki, którzy się wypowiadają w mediach społecznościowych właśnie pod tymi komentarzami. To są Holendrzy mieszkający w Polsce? W Holandii. Ja mówię o Holendrach mieszkających w Polsce, którzy znają Polskę. Nie, to jest Polskę. Tylko ten jeden Van Dijk. No właśnie, więc ja mówię, to nie jest taki... Możemy się pocieszać. Ale nie, no możemy pocieszać, że są, ale ja nie spotkałam jakiegoś odzewu ze strony Holendrów mieszkających w Polsce, a jest ich tam bardzo dużo. Jeszcze tak może podsumowując i wracam do tego wątku, który się przewija przez wszystkie te programy i który był wcześniej, bo tak naprawdę taka zmasowana akcja na Polskę zaczęła się w 2015 roku, kiedy PiS został w demokratycznych wyborach
został, utworzył rząd. Wtedy właśnie, ja tutaj muszę to powiedzieć, bo tutaj kieruję to do Polaków mieszkających w Holandii. Tak naprawdę jedyną grupą, która protestowała przeciw kłamstwom, które się wtedy w zmasowanym ataku pojawiły przeciwko Polsce, wszędzie, nawet w darmowej gazetce Metro, był tylko klub Gazety Polskiej w Amsterdamie, który prowadziłam. I 50 Polaków, którzy w deszczu stali na placu Dam w Amsterdamie. Jest nas tutaj 300 tysięcy. Jeżeli my będziemy milczeć, jeżeli nie będziemy reagować na takie paszkwile, no to po prostu, można powiedzieć, zasłużyliśmy na takie bicie. No ale słuchaj, Ewa, ja jestem pewna, że po tym materiale to się fala hejtu po prostu... A to wszystko jedno, my robimy przeleje, to... Przeleje to tak samo, jak było po mojej Polsce, że jakieś bzdury w ogóle wymyślamy. A teraz masz przykład w opisie nawet tego filmu, gdzie Brita Hossmann mówi wyraźnie, że Węgrowie, Polacy pomagali Niemcom, że strażacy pomagali Niemcom zabijać Żydów. Chociaż to nie jest udowodnione, nie jest nigdzie w historii napisane, to właśnie w ten sposób tworzy się nową tak historię. Tak się tworzy, tak. Poza tym, pod tym materiałem są pokazane odcinki z Moja Polska, gdzie są nagrania z Żydami, które pokazują, że jednak miałyśmy rację, prawda? Ale wiemy, że miałyśmy rację. Że to było. No ale tak, Ewa, no, ale pamiętaj, to za każdym razem to, nie co, wiem, wypieranie po prostu oczywiście, tego, co się dzieje. To, co reżyser tego filmu, Brita Hossmann, mówi, to przypominam, to jest oparte na opracowaniu profesor Engelkind i profesora Grabowskiego za pieniądze polskiego podatnika. Ta cudownie, książka, gratuluję po prostu. Ta książka, zaraz już zapomniałam tytuł z tych nerwów, Dalej jest noc. Dalej jest noc. Dalej jest noc i nikt nie nagłaśnia książki, która jest w kontrze do tego udowadniającej, ja to powtarzam, tak. Udowadniającej, że źródła zostały sfałszowane. Sfałszowana prawda, sfałszowane fakty idą w świat. I ja zauważyłam, mówiąc, rozmawiając o tym, też w związku z przygotowaniem się do naszej dzisiejszej rozmowy z moimi znajomymi w Polsce, mieszkającymi w okolicy Węgrowa. Zauważyłam, że w Polsce w ogóle jakby nie docenia się tego, jakie znaczenie mają takie, jakie negatywne znaczenie dla Polski, dla wizerunku Polski mają tego typu programy. Być może dlatego, że w Polsce jest i tak dosyć problemów i że po prostu już ludzie wypierają to, że tam gdzieś na zachodzie ktoś szkaluje Polskę. Jakiejś małej Holandii. Tak, ale tu znowu, Ewa, no może ten apel, może teraz ty powiesz, ostrzec ludzi, którzy udzielają wywiadów, prawda, żebyś nie dawali w maliny wprowadzić. No ja wiesz, cały czas już po którymś tam razie to myślę, że jest syzyfowa praca, no ale dobrze powiem. Słuchajcie, drodzy Państwo, jeżeli przyjeżdża do Was telewizja holenderska i ktoś jest dla Was miły, to nie znaczy, że pokaże taki obraz, jaki Wy mu przedstawiliście. Pamiętajcie, że jesteście zawsze tłem do wcześniej postawionej tezy. Tam jest zawsze wcześniej postawiona teza. Antysemityzm, a Wasze wypowiedzi będą tak zmanipulowane, tak przedstawione, żeby zgadzało się właśnie z tym wszystkim, co wcześniej Pani reżyser sobie zaplanowała. Są to jakby filmy fabularne. To nawet z reportażem, z dokumentem to nie ma nic wspólnego, prawda? Bo to jest jakaś pewna fabuła pokazana, a Wasze słowa tylko będą tłem do tego wszystkiego. To jest typowa goebbelsowska propaganda. No tak, powtarzanie tak. Kłamstwa wiele razy i dla publiczności. My mówimy to za każdym razem i będziemy mówić. Właśnie powtarzać. Tak, dokładnie. A co Państwo z tym zrobicie, no to Wasza sprawa, ale wiem, że potem oglądacie te wszystkie wywiady z wielkim kacem i to jest zupełnie niepotrzebne, taki kac moralny, że ktoś tak Was po prostu bardzo kolokwialnie mówiąc łatwo załatwił. I teraz tak, Polska w tej chwili znajduje się w ogromnym niebezpieczeństwie. Obserwujemy zmasowany atak na Polskę i teraz jeżeli się uda wrogom Polski z wewnątrz i z zewnątrz, no to możemy oczekiwać bardzo nieciekawego rozwoju historii. W tej chwili to już nie jest przygotowywanie i obrzydzanie Polski, bo chodzi o odczłowieczanie Polski. Tak, dokładnie. Dehumanizacja Polaków dokładnie. Po to,
że jeżeli coś się zacznie dziać, jeżeli na przykład Rosja jednak napadnie na Polskę, bo takie plany są, to nie chodzi o Europę nawet, tylko właśnie o Polskę, to Polsce nikt nie pomoże, ponieważ zachodnia opinia publiczna już jest tak przerobiona, że Polska sobie znowu będzie krwawić i nikt nam nie poda bandaża. Sami Polacy są przerobieni. Przecież słyszałaś nawet tą wypowiedź tych wnuczek Pileckiego. Przecież to się scyzoryk w kieszeni otwierał, kiedy jedna z nich mówiła, że ona przez tych wszystkich narodowców to ona się wstydzi polskiej flagi na święto niepodległości powiesić. No to o czym można mówimy, jak społeczeństwo jest w ogóle skłócone w Polsce? Jak się dzieli? Przecież to wszystko jest robione celowo, żebyśmy my, Polacy, się między sobą kłócili, nienawidzili, żarli, żeby łatwiej było nas rozwalić. No i tak działa agentura. No, tak działa agentura właśnie. A z drugiej strony ogromne pieniądze, które są pompowane właśnie w te protesty próbujące zdyskredytować Polskę, obalić rząd, wprowadzić chaos i doprowadzić Polskę do upadku. No a dla tych Państwa chciałam, którzy są tak właśnie, popierają taką wizję wyjaśniania historii i mówienia o polskim antysemityzmie, to żeby wzięli pod uwagę, jak ci Żydzi, z którym było tak cały czas źle w Polsce przez 8 tysięcy lat w tej Polsce. 800 lat w tej Polsce tak dobrze żyli, bogacili się, takim po prostu źle było w tej Polsce, coraz więcej ich przybywało. No i nadal przybywa. Do tej strasznej Polski. Teraz to już mamy wykwit po prostu. Tak, ostatnio jak byłam w Warszawie, to właśnie zauważyłam i to nie jest jak tu, że normalnie chodzą ubrani, ale właśnie w tych swoich strojach ortodoksyjnych. Jeśli to jest nasze wołanie na puszczy, to będziemy wołać puszczy. Tak to wygląda trochę, ale będziemy wołać, będziemy krzyczeć i będziemy Was informować o tym, co przyjazna Holandia, przyjazna Polakom Holandia ma do powiedzenia na temat Polski. A co z tym zrobicie, drodzy Państwo, no to już Wasza sprawa. Wasz wybór. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy na kolejny odcinek Polek przy kawie, a tymczasem żegnamy się naszym tradycyjnym. Pa, pa. Mimo tego z uśmiechem.